Samochody grzęznące w błocie i głębokie koleiny. Tak wygląda ulica Firlejowska w Lublinie. Mieszkańcy zwrócili się do naszej redakcji z prośbą o interwencję w tej sprawie. Na miejscu była Magdalena Małek. Jest to miejsce, które wczoraj zakopałem się po 22, wyjeżdżając do pracy. No tutaj dzięki sąsiadom udało mi się to z tego wyjechać. To nie jedyny przypadek, kiedy samochód ugrzązł w błocie. Mieszkańcy ulicy Firlejowskiej podkreślają, że takie sytuacje są na porządku dziennym. Znaczy my wczoraj do 12 w nocy wyciągaliśmy samochód. Sąsiad ma busa, podpiął się pod nas i tak wygląda sytuacja. Ale to wczoraj była sytuacja u sąsiadów taka, przedwczoraj była u kolejnych. To jest co dzień taka sprawa. Dzisiaj to i tak jest troszeczkę osuszone w stosunku do tego, co było wczoraj i przedwczoraj, ale no jest do tej pory duży błot. Nie tylko problem zakopanych samochodów jest dla mieszkańców uciążliwy. Przejście po takiej ulicy to bieg z przeszkodami, przekonują. Niechby coś utwardzili, chociaż troszeczkę, żeby można było z domu wyjść. No przecież rano ludzie chodzą do pracy, to są tak upaćkani po kostki, jak to wyjść na miasto. To patrzą, jakbyśmy z jakiejś dalekiej wsi byli. My tutaj z dziećmi funkcjonujemy normalnie, prowadzę ich do przedszkola i to wygląda tak, że chodzimy albo w workach na butach, albo biorę ze sobą jakiś mandżur i trzeba się przebierać. Taka sytuacja dla mieszkańców tej ulicy jest niezrozumiała. Przecież to niemal centrum miasta, przekonują. Początkowo mieszkańcy ulicy Firlejowskiej sami chcieli prosić o rozwiązanie problemu, ale bezskutecznie. Ja dzisiaj starałem się zadzwonić do KPRD, ale oni to państwo w państwie, nikt nie ma odpowiedzialności. Osoba, która tutaj jest odpowiedzialna za to, powiedzieli mi, że jest na urlopie. Powiedziałem, że mnie przyłączyli do jakiejś innej osoby, którą zastępuje. No to nie ma nikogo, tak? Po naszej interwencji na miejscu pojawiły się maszyny. Urząd Miasta deklaruje, że tymczasowe rozwiązanie to priorytet i obiecuje, że działania rozwiązujące problem rozpoczną się niezwłocznie. Może nawet dziś czy jutro takie doraźne działania wykonawca podejmie, by można było w miarę czysto tą ulicą przejechać czy przejść, tylko mówię doraźne, bo jesteśmy na etapie budowy ulicy Firlejowskiej na odcinku od Łęczyńskiej, w zasadzie od Zgodnej do rzeki, do bulwaru, gdzie jest ścieżka i chodnik wzdłuż Bystrzycy. Przedstawiciele Urzędu Miasta zapewniają, że znajdą sposób na skuteczne rozwiązanie problemu. Tymczasowym rozwiązaniem ma być m.in. przywiezienie tu kruszywa, które ułatwi mieszkańcom ulicy Firlejowskiej dojazd do swoich posesji.